Na Sądecczyźnie było przysłowie paszyńska bieda. Część po prostu żyła tylko z tej pracy na roli. Było też dużo takich niepełnosprawnych, ułomnych ludzi. Został skierowany do Paszyna trochę jak na zesłanie. Zjednoczyliśmy się w żarliwej modlitwie i w uczciwej pracy, szukając i oczekując na swoją szansę, by rehabilitować opinię Paszyna, spuściznę ojców. Próbował w każdy sposób, żeby ta wieś się jakoś rozwijała, żeby uciekać od tej biedoty, od tego zacofania. Był to człowiek głuchoniemy, pasący u swojego brata krowy. Bywając na plebanii, oglądał zgromadzoną przez księdza kolekcję sztuki sakralnej. Swój zachwyt wyrażał za pomocą gestów, jak pisze ksiądz, głaszcząc się po sercu i potakując przyjaźnie głową. Zachęcany przez duchownego, zaczął rzeźbić. Te prace strugał, właściwie to bardziej to słowo pasuje, strugał niż rzeźbił, dlatego że robił to takim bardzo prostym kozikiem, chyba jednym przez całe życie. Ile drzewa tu się marnuje, weźże scyzorek, zróbże co. Ksiądz chwycił się tej rzeźby, bo wiedział, że każdy kawałek drewna znajdzie, że nie trzeba do tego mieć Akademii Sztuk Pięknych. No jeżeli ktoś przyniósł taką rzeźbę i pokazał, to u niego było widać tą wielką radość. Po prostu on to przeżywał. Niedzielne szkółki malowania na szkle. Święta Zofia, czy jeszcze inne, czy Matka Boska z dziesiątkiem w lewej i prawej. W takiej koronie, bez korony, uśmiechnięta, płacząca, taka czy inna. Ale zrób to po swojemu. Rzeźbiło i malowało na szkle sto kilkadziesiąt osób. Paszyn nagle stał się fenomenem w skali europejskiej.